Cześć! Dzisiejszy filmik będzie na podstawie Waszych wpisów, czyli coś na zasadzie najczęściej zadawane pytania w związku z techniką spawania, a skupię się dzisiaj na metodzie MAC. Pod ostatnim moim filmem przeczytałem kilka komentarzy, z których kilka utkwiło mi w pamięci, a były to raczej prośby o rozwiązanie problemów podczas spawania warstwy graniowej. Niektórzy pytali, jak połączyć odcinki przetopu. Tak? W tej sytuacji musimy przede wszystkim wyszlifować głęboki wjazd wzdłuż spoiny na zakończeniu poprzednio wykonanego odcinka spoiny, oczywiście tak, aby na wierzchołku tego odcinka pojawiła się fioletowa łuna. Fioletowa łuna, czyli coś na zasadzie cieniutkiego przetopu. A jak startujemy? W takiej sytuacji, gdy kontynuujemy przetop, musimy pamiętać, że moment startu, spawając metodą MAC, zawsze będzie niezgodnością i musimy wykonać w ten sposób, aby bez problemu ten punkt usunąć. Czyli startujemy jeszcze przed miejscem, gdzie rozpoczęliśmy szlifowanie. A do czego jest ta łuna? Ta łuna jest w jakimś sensie amortyzatorem, ponieważ w momencie, gdy dojedziemy roztopionym spoiwem, pozwala ona na zachowanie przetopu, oczywiście z kontynuacją, zachowanie w tym miejscu na takiej zasadzie, że ten przetop, jeśli będziemy wszystko mieli w porządku, będzie praktycznie niewidoczny, jeśli chodzi o jego łączenie w tym właśnie miejscu. Kiedyś pod jednym z moich filmów przeczytałem taki wpis, ktoś napisał, że taką oto szpilkę najlepiej spawać na dwa razy, ponieważ w miejscu, gdzie dojdzie do łączeń tego spawu, tak, czyli rozpoczęcie i zakończenie, będzie jakaś niezgodność. Otóż spawając na jeden raz, tak jak dla mnie, jest to najlepsza opcja. Oczywiście, że może zdarzyć się taka sytuacja, że będzie jakiś problem na łączeniu odcinków, ale mniejszy problem jest wtedy, gdy wykonujemy za jednym razem spaw, tak? Następna kwestia to łączenie odcinków spoin. Kiedyś na jakichś pachwinkach pokazywałem, jak to się robi, dosyć obszerny, opublikowałem film długi, tak? Ale powrócę do tego tematu jeszcze raz. Gdy musimy łączyć te odcinki, również musimy pamiętać, że spawając metodą MAC, przede wszystkim punkt startu jest jakąś niezgodnością, tak? I jest duże ryzyko, że w tym miejscu może dojść do jakiegoś przyklejenia, ta rurka będzie nieszczelna oczywiście w takiej sytuacji i tak dalej. I właśnie dlatego przede wszystkim w momencie kontynuacji spawu, tak, jeśli nie jesteśmy w stanie wykonać spoinę na jeden raz, tak, no to musimy w tym miejscu lub możemy przynajmniej dla jakiegoś bezpieczeństwa wyszlifować taki delikatny wjazd, coś na zasadzie wjazdu, tak, lub zeszlifować kawałek spoiny, biorąc pod uwagę oczywiście fakt, że wcześniejszy odcinek był w jakimś sensie penetracją tego materiału i jeśli położymy kolejny odcinek na przykład w miejscu, gdzie zeszlifowaliśmy odcinek poprzedniej spoiny, no to po prostu unikniemy ryzyka nieszczelności tego spawu. Kiedyś jeszcze przeczytałem taki jeden wpis od któregoś z widzów, wysłał mi zdjęcia. Również była oto taka rurka zespawana z blachą i pochwalił się kolega, że spawał ją na dwa razy. Otóż na dwa razy nie spawamy. Mówię tutaj o dwóch ściegach, tak? Spawamy albo na jeden raz, albo na trzy razy. Jeśli ktoś zaproponuje Wam spawanie na dwa razy, sam osobiście tak spawałem, bo kiedyś mi tak kazali, ale są to wyjątkowe sytuacje i jeśli ktoś mi każe, muszę w ten sposób robić, ponieważ jem za to chleb, tak? Jeśli kładziemy jedną warstwę na dolnej części materiału, mówię to w ten sposób, biorąc pod uwagę, że to będzie całość, tak? A w realu kładziemy to na pierwszą warstwę na blaszce, tak? A drugą warstwę na rurze, no to
nie ma po prostu prawidłowej penetracji w głąb miejsca, w którym te materiały przylegają do siebie, tak? Więc nie ma przetopu, czyli w takiej sytuacji, jakbyśmy pospawali te materiały złączone ze sobą na jeden raz, byłaby dużo wyższa jakość spojny, tak? I to chyba tyle, jeśli chodzi o taki filmik na bazie Waszych komentarzy. Dzięki za uwagę, dzięki, że obejrzeliście go w całości i do zobaczenia wkrótce. Cześć!